Ja myślę, że żałować decyzji to lepiej jest uciec od decyzji, jeżeli uważa, że były niewłaściwie. Zamiast żałować, żalenie to nic nie daje, to jest bardzo negatywne, czyli lepiej jest, dlaczego to zrobiłem źle, następnym razem nie będę robić źle, chociaż często w życiu robię mi ten sam błąd jak poprzednim razem. Ale nie, nic nie żałuję, ponieważ jestem taki, jak jestem i był, jak było, i jest, jak jest. Nie wierzę w wypadku. Mimo wszystko myślę, że nasze działanie jest takie podsumowanie, co my robimy, takie jak jesteśmy. Jestem tutaj dzisiaj, bo zrobiłem pewne rzeczy, że stało się. I zawsze jest, dlaczego, jak to powiedzieć, dlaczego jest bardzo ważne, że zawsze obwinimy się samego siebie najpierw, zamiast innych ludzi, ponieważ że jesteśmy, gdzie jesteśmy, to jest nasze jakby wybór, nasze winy w pewnym sensie. I ludzie bardzo za dużo narzekają na to, że bo coś tam, to jest bzdury. Nie bym powiedział, że każda decyzja mój, najbardziej, że mieszkam w Polsce, była taka świadoma na 100%. Stało się tak, jak stało się, ponieważ jak wracając do wcześniejszego twierdzenia, jestem taki, jak jestem i dlaczego jestem, gdzie jestem w tym momencie.